Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze. Zabiegamy o wiele spraw, które są niezbędne w naszym życiu. Często jednak spotykam ludzi zabieganych, którzy nie mają czasu dosłownie na nic. Nie mają chwili własnego, wolnego czasu. Praca, obowiązki domowe, zakupy, porządki, sprawy urzędowe. Nie ma chwili na oddech, odpoczynek, nie mówiąc już o rozwoju duchowym czy intelektualnym. Dzisiejszy fragment Ewangelii staje w zupełnym kontraście do naszego życia. Jezus wydaje się mówić o rzeczach nie dających się pogodzić z życiem współczesnego człowieka. Jak można nie martwić się o sprawy utrzymania siebie i swojej rodziny? Czyż mam umrzeć z głodu? Oczywiście, że nie. Jezus chce wskazać nam drogę prostszą, drogę, na której stery życia przekażemy właśnie Jemu. On nas chce wyręczyć w troskach doczesnych, aby dać nam jednocześnie czas na zabieganie o sprawy Królestwa Bożego. W życiu mamy własne priorytety, ale może warto się im przyjrzeć. Może warto zaryzykować i spróbować zacząć realizować Boży plan zamiast własnego.